Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który dość często przewijał się w komentarzach i o który dopominali się subskrybenci. Nie ma co dłużej budować napięcia. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o klimatyzacji kanałowej. I nie będzie to taki zwykły odcinek, w którym skupiam się na wyglądzie jednostki wewnętrznej. Chodź o niej! Też powiem trzy słowa. Dziś materiał, w którym odkryjemy możliwości, ograniczenia i najczęściej spotykane błędy przy wykonywaniu instalacji z klimatyzatorami kanałowymi. A wszystko to dopełnione będzie bardziej szczegółowymi informacjami technicznymi na temat naszego dzisiejszego bohatera. Więc, jeśli jesteś właśnie na etapie budowy domu i wahasz się pomiędzy multisplitem a kanałówką lub masz do schłodzenia duże pomieszczenie techniczne, to pozostań z nami do końca, bo ten film odpowie Ci na wiele pytań. Obiektem, na którym poćwiczymy sobie anatomię klimatyzacji kanałowej, będzie model Nevo o mocy nominalnej 5 kW, dobrze znanej Wam z naszych innych filmów marki Rotenso. Karolu, najpierw wytłumacz, co to jest ta klimatyzacja kanałowa. Najprościej rzecz ujmując, nazywam tak jednostkę wewnętrzną, która dostarcza schłodzone lub ogrzane powietrze w wybrane miejsce za pomocą kanałów. Chociaż są też szczególne przypadki, ale o tym może nieco później. Kanałówki znajdą szerokie zastosowanie w budynkach komercyjnych i hotelach oraz coraz częściej możemy je spotkać w domach jednorodzinnych. Dobra, zarys historii już mamy, a teraz bez zbędnego zwlekania przejdźmy sobie do rozkładu jazdy w dniu dzisiejszym. Najpierw trzy słowa o wyglądzie jednostki wewnętrznej, następnie omówię najważniejsze aspekty techniczne, gwiazdy odcinka i sterowanie. Potem płynnie przejdziemy do możliwości i ograniczeń szeroko pojętej klimatyzacji kanałowej, czyli jak ją wykonać, a czego nie robić. A na koniec małe podsumowanie plus promocja dla wytrwałych. Dzisiejszą warstwę wizualną można by rozpocząć i równocześnie zakończyć słowami. Klimatyzacja kanałowa. Jaka jest? Każdy widzi. Ja jednak pokuszę się o nieco szersze przedstawienie tej jednostki. Klimatyzatory kanałowe najczęściej prezentują się dokładnie w takiej formie. Dość szerokie, w miarę krótkie, o nieznacznej wysokości. A wszystko to, aby klimatyzator pasował do większości zastosowań i bez większego problemu mieścił się na przykład nad sufitem podwieszanym. Wracając do wyglądu urządzenia, to organoleptycznie napotkamy tutaj prostokątną obudowę wykonaną z blachy ocynkowanej, otoczoną dodatkową warstwą izolacji w strefie zimnej, z czterema metalowymi uszami służącymi do montażu jednostki wewnętrznej. Naszą ekscytującą podróż po wyglądzie urządzenia kończymy na skrzynce elektrycznej oraz wszystkich przyłączach instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin widocznych na wierzchu. Z podstawowych informacji o jednostce Nevo trzeba powiedzieć, że dostępna jest w wariantach split i multisplit w szerokiej palecie mocy od 3,5 do 15 kW. Napędzają ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i wydajna sprężarka inwerterowa, co przekłada się na klasę efektywności energetycznej, a z dwoma plusami na chłodzeniu i A plus na grzaniu. W standardzie otrzymujemy antykorozyjne zabezpieczenie lameli i obustronny grawitacyjny odpływ skropli. A z ekstrasów? Co tam masz? Mamy wbudowaną pompkę skroplin, opcję sterowania sprężem oraz grzałkę kartery sprężarki i grzałkę tacy skroplin, umożliwiające bezawaryjną pracę do minus 15 stopni Celsjusza. Producent dopuszcza również wykonanie dodatkowego kanału dostarczającego świeże powietrze z zewnątrz, co umożliwia równoczesne chłodzenie i wentylację pomieszczenia. Dla mnie z tego całego zestawienia na uwagę zasługuje wbudowana pompka skroplin, która w wielu przypadkach ułatwia życie. W standardzie do jednostki Nevo otrzymujemy pilot przewodowy. Opcjonalnie sterowanie klimatyzatorem może odbywać się też przy użyciu pilota bezprzewodowego lub za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona. Jeśli to za mało! Możesz sterować urządzeniem poprzez rozbudowane sterowniki centralne z programatorem tygodniowym, czy też sterowniki do pracy naprzemiennej. I ta ostatnia opcja wraz z wbudowanym wyjściem alarmowym przydaje się, kiedy mamy potrzebę chłodzenia pomieszczeń takich jak na przykład rozdzielnia główna lub serwerownia, gdzie utrzymanie temperatury na określonym poziomie jest priorytetowe. I nawet w przypadku awarii jednego urządzenia, inne przejmują jego rolę. Ostatnią z opcji rozbudowanego sterowania jest wyjście załącz-wyłącz. Ma ono zastosowanie na przykład w hotelach, gdzie przy otwarciu okna lub wyjściu z pokoju klimatyzacja otrzymuje sygnał i się wyłącza. Najpierw trochę mądrości, aby zrozumieć, co chcę Wam przekazać. Oprócz mocy nominalnej kanałówki, kluczowym parametrem dla możliwości jej zastosowania jest spręż dyspozycyjny.
Określa on, jakie ciśnienie w kanale jest w stanie wytworzyć urządzenie, aby pokonać opory stawiane przez instalację. Dlatego stosując jednostkę o za małym sprężu dyspozycyjnym do instalacji z dużymi oporami, efekt będzie bardzo mizerny lub nieodczuwalny. W drugą stronę, wkładając urządzenie z wysokim sprężem do krótkiej instalacji z małymi oporami, wywoła efekt huraganu i znacząco podniesie hałas. No tak źle i tak niedobrze. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to co teraz powiem nie będzie poradnikiem w stylu jak w jedyny, prawidłowy sposób wykonać instalację klimatyzatora kanałowego, a raczej zbiór moich doświadczeń na ten temat oraz wyznaczenie kierunku, w którym trzeba się poruszać, a którego unikać. I może nie zabłysnę teraz, jeśli powiem Wam, że montaż kanałówki trzeba będzie rozpocząć od wykonania projektu instalacji z wszystkimi niezbędnymi obliczeniami i doborem odpowiednich urządzeń oczywiście. Kolejnym etapem będzie wykonanie instalacji według tego projektu bez zmian długości kanałów, ilości kolan i tym podobnych. Panie, a bez tego się nie da? Wykonanie klimatyzacji kanałowej bez projektu oczywiście jest możliwe, ale tu rolę projektanta i pewne obliczenia podparte swoim doświadczeniem musi wykonać instalator. Jeśli coś pójdzie tak, a instalacja jest schowana na przykład nad sufitem, to masz ci babo placek. Wiemy już, że wszystko trzeba wykonać z głową. A teraz powiem Wam, czego unikać. Niestety podstawową zmorą kanałówek, szczególnie w domkach, jest wykonywanie instalacji na wariata, bez projektu, stosując urządzenia o źle dobranym sprężu, z reguły za małym. Pracę urządzeń nie ułatwia również kilometry rur typu Thermoflex, czyli takiego elastycznego, rozciąganego gotowca, gdzie z pudełka o długości 1 metra dosłownie wyskakuje 10 metrów bieżących kanału. 1,5 metra? Okej, 15. Stosuj ta sztywne kanały! Inaczej to nie działa. Kolejnym ważnym elementem jest rozlokowanie nawiewów i wyciągów z pomieszczeń oraz brak lub złe ustawienie przepustnic. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że powietrze leci najkrótszą możliwą drogą i że musimy zapewnić jego swobodną cyrkulację. Dlatego jeśli główny wyciąg masz na przedpokoju, a nawiewy w najdalszych kątach pomieszczeń, świetnie! Teraz tylko pozostało podciąć drzwi i zapewnić swobodny przepływ powietrza. Nasze zestawienie najczęstszych błędów kończymy na miejscowym braku lub zbyt cienkiej izolacji, co skutkuje wykraplaniem wody na kanałach. Teraz będziesz mówił o swoich doświadczeniach z klimatyzacją kanałową. A nie mogę powiedzieć, że wolę ścienniaki? Nie, wysil się trochę, nie bądź mośkiem. Dla mnie klimatyzacja kanałowa najlepiej sprawdza się w obiektach komercyjnych, pomieszczeniach technicznych, bez lub z mało skomplikowanymi kanałami. Tu głównie liczy się moc urządzenia, wydajność i bezawaryjna praca. Na dalszy plan spada wygląd i inne duperele. W domach jednorodzinnych kanałówki spotykamy na poddaszach, a ich celem najczęściej będzie ograniczenie temperatury w kilku pomieszczeniach naraz, stosując jedno urządzenie. Chociaż dostaję sygnał od wielu osób zadowolonych z takiego rozwiązania, to osobiście uważam, że warto rozważyć opcję wykonania instalacji na agregacie multispeed z osobnymi jednostkami wewnętrznymi na każde pomieszczenie. A dlaczego tak? Ponieważ stosując jedno urządzenie, nie możemy precyzyjnie sterować temperaturą w pomieszczeniu, tylko mamy do czynienia z temperaturą wynikową, uśrednioną dla wszystkich pomieszczeń. Natomiast używając osobnych klimatyzatorów, każdy pokój ma swój sterownik i możliwość regulacji temperatury w pełnym zakresie. Oczywiście wariant multispeed jest droższy i każdy musi przekalkulować go przez swoje możliwości. Pamiętaj, że jeśli decydujesz się na klimatyzację kanałową, zacznij od projektu i znalezienia dobrego montera, który wykona go bez szukania drogi na skróty. Bo jak najbardziej, kanałówka to dobre rozwiązanie, gdy zależy nam na dyskretnej klimatyzacji dostarczającej chłodne lub ciepłe powietrze dokładnie tam, gdzie chcemy. Ale nic z tego, jeśli plan spali na panewce. I nie byłbym sobą, jeśli po tych wszystkich ciepłych słowach nie zrobiłbym bezpośredniego porównania z klimatyzacją ścienną. Bo widzisz, często argumentem, który słyszę od klientów zdecydowanych na kanałówkę, jest niższa cena w stosunku do multispeeda bazującego na jednostkach ściennych. I niestety lub stety, nic bardziej mylnego, ponieważ klimatyzacja kanałowa wraz z instalacją wykonaną po Bożemu, a nie na fleksie zawiniętym 3 razy wokół komina, to taki sam, jak nie wyższy wydatek. Ze złotych myśli na dziś to prawie wszystko. Chyba że jesteś zainteresowany tym konkretnym klimatyzatorem Rotenson Evo o mocy 5 kW, to wbijaj do opisu tego filmu, czyli tam na dole, gdzie znajdziesz informację, jak zgarnąć go w rewelacyjnej cenie. A na koniec gorąca prośba. Jeśli posiadasz kanałówkę, napisz krótko, gdzie została zamontowana, ile pomieszczeń obsługuje i czy jesteś z niej zadowolony. Bo jestem pewny, że takie informacje w znaczącym stopniu pomogą osobom zainteresowanym. Faza już jest bardzo ostra i bardzo mocna, bo jesteśmy na końcu nagrywania, więc jeżeli nie macie jeszcze z nami, to pomerdaj sobie tutaj dzwoneczkiem, kliknij sobie subeczka,
pozostaw jeszcze łapeczkę w górę jak najbardziej. To jest zawsze mile widziane, żeby ten film się rozprzestrzeniał. I dzięki temu, że kliknąłeś subeczka i kliknąłeś sobie łapeczkę, to będziesz poinformowany o kolejnych filmach, a ja będę miał motywację, dalszą motywację, tak? Do robienia filmów i do dalszego działania. Więc tymczasem Borem Lasem, cześć!